Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będą takie wskazówki na temat tego, jak zakupić swoją nieruchomość, na co zwracać uwagę. Nie tylko będziemy rozmawiali o nieruchomościach rolnych, ale również o nieruchomościach budowlanych. Tak pokrótce powiem wam, co jest istotne, na co warto zwrócić uwagę, a czym się w sumie nie przejmować, jeżeli chodzi o działki. Pierwsza rzecz, moi drodzy, jeżeli chcemy sobie zakupić działkę, czy to budowlaną, czy jakąś inwestycyjną, warto zastanowić się nad rodzajem tej działki. To znaczy właśnie, czy to będzie budowlana, rolna, ponieważ każda z nich ma swoje plusy, minusy. Jeżeli nie jesteście inwestorami i kupujecie po to, żeby wybudować dom stricte dla siebie, później w tym domu mieszkać, no to przede wszystkim, co najważniejsze, istotna jest w tym momencie lokalizacja. Przy każdej działce, tak jak wam już mówiłem na innych filmikach, lokalizacja jest najbardziej istotna. I teraz jaka ta lokalizacja powinna być? Oczywiście w zależności jakiej kto potrzebuje, im bliżej miasta, tym najczęściej te ceny będą wyższe. Im obszar będzie się bardziej urbanizował, też tym te ceny będą wyższe. Ja uważam, moi drodzy, że warto szukać działek, które są już z przyłączami, które będą z mediami, z tego względu, że te działki, nawet jeżeli będą droższe, nie będzie tej zabawy, nie będzie tych formalności, a czasami powiem wam, że wychodzi to sporo drożej, niż byście kupili działkę nieuzbrojoną i wyda wam się, że zaoszczędziliście, a potem okaże się, że jednak i tak musieliście do tego dołożyć, bo było tyle spraw formalnych, szukaliście firmy, która wam to załatwi i po prostu długo się z tym schodzi, gra moim zdaniem nie warta świeczki, także warto już kupić działkę uzbrojoną. Chyba że kupujecie jakąś tam ziemię czy grunt rolny powyżej hektara albo około hektara, no to wtedy w większości ta działka nie będzie uzbrojona z wiadomych względów, ale jeżeli mówimy o działce stricte jakiejś tam budowlanej dla was pod dom, pod jakieś zabudowanie, to jak najbardziej warto już kupić działkę z mediami, takiej szukać. Kolejna rzecz bardzo ważna, na którą warto zwrócić uwagę, to jest, moi drodzy, sprawdzenie, czy w tej działce bezpośrednio nie ma żadnych zadłużeń, nie ma żadnej hipoteki, żadnych kredytów na nią wziętych. To sprawdzamy w księdze wieczystej, do której mamy dostęp, powinniśmy mieć dostęp, zapytać właściciela, iść do odpowiedniej instytucji, która nam tą księgę wieczystą wyda, żebyśmy mogli sobie na spokojnie to wszystko sprawdzić. Teraz mimo wszystko i tak notariusz to sprawdza, ale warto to zrobić, żeby po prostu nie wbić się na jakąś minę. Kolejna rzecz bardzo ważna, teraz na przykładzie mojego kolegi, chyba już na innym filmie wam mówiłem, jeżeli chodzi o współwłasność, nie polecam kupować działki ze współwłasnością. Jeżeli kupujecie taką działkę, właściciel takiego gruntu może powiedzieć, że niedługo działka zostanie podzielona, tu będzie pan właścicielem i drugi pan, który zakupił, albo macie podziały, słuchajcie, i wtedy po 50%, 50% jedna strona, 52%. W to bym się nie bawił, z tego względu, że potem nawet jeżeli coś się okaże, że nie da się tego podzielić, a różnie to bywa, bo też nie macie gwarancji, że to się uda, to po prostu raz, że utopicie pieniądze, a dwa, że nikt wam tego gruntu nie kupi, bo nie wiecie, kto jest tym drugim współwłaścicielem, czy ten współwłaściciel będzie chciał to sprzedawać, co on będzie chciał tam pobudować, a musicie wiedzieć, że jeżeli kupujecie taką działkę na współwłasności, to czego byście tam nie wybudowali, ile byście tych pieniędzy tam nie włożyli, to i tak połowa jest tego drugiego współwłaściciela, co jest wielkim minusem i nad takim gruntem bym się na pewno zastanowił. Najlepiej, jeżeli działka ma, słuchajcie, prosty charakter prawny, wiecie, co tam jest na tym gruncie, jak to ma wyglądać i wtedy nie ma problemu, żeby taką działkę zakupić. Kolejna rzecz bardzo ważna, którą znajdziecie w miejscowym planie, jeżeli ten miejscowy plan występuje. Jeżeli nie, to trzeba sprawdzić, czy działkę obejmują warunki zabudowy. No i tutaj w większości w tych działkach takich, słuchajcie, bliżej miasta już, gdzie te grunty się bardziej urbanizują, gdzie już faktycznie widać, że trochę po prostu tych mieszkań, tych budynków, domów się buduje, raczej warunki zabudowy lub miejscowy plan będzie. I wtedy w tym miejscowym planie sprawdzamy, czy możemy postawić budynek jednorodzinny, czy nie, czy tam możemy jakieś usługi mieć, czy nie możemy, czy w ogóle możemy się tam budować. To jest wszystko bardzo ważne, co musimy sprawdzić przed zakupem takiej
nieruchomości, bez względu na to, czy to będzie nieruchomość rolna, inwestycyjna, budowlana, to wszystko musimy sprawdzić, szczególnie jeżeli kupujemy działkę budowlaną pod budowę domu, bo może okazać się, że utopimy kapitał i nie będziemy mogli się tam budować. Już słyszałem o takich przypadkach. Dużo ludzi nie ma wiedzy, dużo ludzi się nie interesuje tym tematem i później są różne problemy. Także naprawdę warto się tym zainteresować. Słuchajcie, nie trzeba wcale dużo czasu poświęcać, a warto to wiedzieć, żeby po prostu nie wtopić pieniędzy ciężko zarobionych. Także tak to wygląda. Kolejna rzecz bardzo ważna to są oczywiście badania gleby, badania gruntu, jakieś badania geologiczne, które w większości powinny, często nie są, ale warto to zrobić przed zakupem tego gruntu, czy pogadać z właścicielem, żeby sprawdzić, słuchajcie, jaki tam jest grunt, bo jeżeli tam jest jakiś słaby grunt, może się okazać, że budując dom, słuchajcie, wydacie tyle na fundamenty, jeżeli byście chcieli robić tam piwnicę, bo też tak ludzie robią. Może się okazać, że wydacie tyle pieniędzy, że gra nie warta świeczki, grunt się zapada, albo w ogóle grunt jest jakiś nierówny. Jeżeli jest nierówny, to jeszcze można tam przywieźć trochę ziemi, jakoś to wyrównać, ale to też są koszty, na które musicie zwrócić uwagę. I taka kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, żeby szukać gruntu w miarę blisko drogi. Ja się ostatnio, słuchajcie, miałem prawie okazję na tym przejechać, ponieważ oglądałem taki grunt, który był 150 metrów od drogi. Okazało się, że była ta współwłasność, służebność była drogi, no i tutaj mieszkańcy, osoby, które zakupiły te działki po kolei, miały się zrzucać, żeby tamtą ten grunt utwardzić. Jeszcze nie było mostka zrobionego między rowem a drogą dojazdową. W ogóle, słuchajcie, cuda. No koszty wyszłyby diametralne, co z tego, że działka była tańsza, jak jeszcze, słuchajcie, te media i tak dalej trzeba było ciągnąć. Dlatego uważajcie, lepiej szukać naprawdę, zapłacić trochę więcej i mieć bliżej tą drogę, niż kupować gdzieś tam działkę w szczerym polu, nie wiadomo gdzie, i później się martwić, że nie podłączę podstawowych mediów. Więc tak, z takich ważniejszych informacji, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o zalesienie, sprawdzajcie powierzchnię biologicznie czynną. Może się okazać, jest takie właśnie zagadnienie, jeżeli chodzi o miejscowy plan, gdzie macie zawartą powierzchnię biologicznie czynną, ona jest podawana w procentach, czyli sprawdźcie, ile terenu zielonego możecie zostawić, bo może się okazać, że działka ma 3000 metrów, a musi zostać 80% terenów zielonych i możecie się budować tylko na 20%. Powiedzmy na tej działce 3000 metrów, jak tam 20%, no to jakiś tam dom postawicie. Natomiast jak chcielibyście coś więcej robić, to naprawdę warto to sprawdzić, bo no może się okazać, że ten dom, który sobie w projekcie wybraliście, po prostu nie możecie go usytuować u siebie na działce. Więc warto. I tak na zakończenie, jeżeli chodzi o działki, które są, słuchajcie, zarośnięte, też warto sprawdzić, pochodzić, zobaczyć, czy wy te drzewa możecie wyciąć, czy nie, bo potem może się okazać, że to drzewo, słuchajcie, ma taki pień, że na każde drzewo musicie jakieś tam zezwolenia, pozwolenia z gminy brać. To też odsyłam do odcinka a propos właśnie pozwoleń, jak wyciąć drzewo, chyba też taki film nagrywałem. Słuchajcie, to wszystko zależy od grubości właśnie pnia i często jest tak, że nie jest po prostu łatwo tego zrobić, a jeżeli działka jest dobrze porośnięta, bo już jest zakrzewiona, zadrzewiona, właściciel nic tam nie robił i tak naprawdę na działce mamy las. Działka jest niby budowlana, ale to też są koszta, słuchajcie, żeby tutaj firmę zatrudnić, która przyjedzie nam to wykarczuje. Może nie są to jakieś duże koszty, ale słuchajcie, 1000, 2, 3 już można zrobić coś innego, a niekoniecznie tutaj wycinać drzewka. Drzewa też później coś trzeba zrobić z tym drzewem i tak dalej, także spoko, sporo tego jest. Także tak to się przedstawia. Jeżeli oczywiście jakieś pytania macie, to piszcie. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jak chcecie takie odcinki odnośnie działek, to piszcie. Wiem, że odcinki może są nudne, bo tutaj nic więcej Wam nie pokazuję, natomiast staram się tej wiedzy Wam dostarczyć, tutaj powiedzieć z własnego doświadczenia, jak to wygląda, żeby nikt się po prostu nie przejechał, żeby nikt nie miał później jakichś problemów przy zakupie. Trzymajcie się, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.